Gmina Mysłakowice jako jedyna w powiecie jeleniogórskim przystąpiła do programu rządowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, skierowanego do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Celem przede wszystkim jest wyrównanie szans osób normalnie funkcjonujących i tych osób niepełnosprawnych, czyli w tym życiu codziennym, załatwianie spraw samorządowych, uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na terenie gminy, ale nie tylko terenie gminy, również na terenie całej naszej kotliny. Projekt jest, pieniądze są i to nie małe, bo gmina z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymała wsparcie w kwocie 100 tysięcy złotych. Jedyne, czego brakuje na chwilę obecną, to asystentów. Niewątpliwie przyczyną tego stanu jest zakres uprawnień, jakie musi spełniać asystent. Kandydatem na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która ukończyła szkołę asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Jest to nowy zawód, który w Polsce powstał w 2001 roku. Niestety na naszym terenie takiej szkoły nie ma. Natomiast asystentem może być również osoba, która udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi. Niestety to właśnie wymogi kwalifikacyjne powodują, że do tego jakże potrzebnego programu nie przystępują pozostałe samorządy, jak chociażby Kowary. Nie przystąpiliśmy dlatego, że nie mamy osób, które mają takie wykształcenie, jak wymaga program. I to jest najważniejsze. Natomiast potrzeb jest bardzo dużo. Taka forma jest istotna w wypadku, kiedy ludzie niepełnosprawni pozostają przez gro dnia samodzielnie i muszą sobie jakoś z tym radzić, co nie jest wcale w niektórych wypadkach zupełnie łatwe. Na chwilę obecną gmina Mysłakowice poszukuje 10 asystentów. Maksymalna stawka, na jaką mogą liczyć za godziną pracy, to 30 zł brutto przy 30-godzinnym trybie pracy w miesiącu. Oprócz tego z programu pokrywane są zakupy biletów komunikacji publicznej, jak również ubezpieczenia OC lub NNW.